Dzień dobry, Zakup Board Games. Wróciliśmy. Wróciliśmy z wojaży, z wakacji i w końcu możemy zrobić dla Was odcinek. A dzisiejszy odcinek będzie to Q&A. Tak. Q&A będziemy odpowiadać na pytania, które zadawaliście nam pod filmem, który wstawialiśmy w zeszłym tygodniu. No jak byliśmy na wakacjach, tak. To był taki, powiedzmy to, filerek pod naszą nieobecność. No i zadawaliście pytania, a dzisiaj my sobie będziemy na te pytania odpowiadać. Oczywiście nie będziemy odpowiadać na absolutnie wszystkie, ale postaramy się na jak najwięcej i tyle, ile nam starczy czasu. Tak, i jak są jakieś takie pytania, gdzie ktoś zadaje bardzo dużo z 10 pytań po prostu w jednym komentarzu, to też niektóre będziemy pomijać, bo jednak by wtedy to strasznie długo trwało. Pierwsze pytanie, jak było na wakacjach i w co graliśmy? Jak było na wakacjach, było super. Ja bardzo się bałam ogólnie wyjazdu na wakacje, ponieważ lot samolotem z dzieckiem, które jeszcze nigdy nie leciało, było dla mnie bardzo przerażający, ale wyszło super i przeszliśmy 78 km pieszo z dziećmi. One nie marudziły, zobaczyliśmy naprawdę bardzo dużo i wszyscy jesteśmy naprawdę zadowoleni, więc było naprawdę świetnie. No a dzieci są szczęśliwe, bo byliśmy w muzeum Harry'ego Pottera i to była największa niespodzianka dla nich. Czy to jest muzeum? Znaczy, no oni to tak nazywają. No to jest po prostu Warner studio Brosie. Warner Brosa. Tak, w Warner Brosie, tam w Harry Potterze byliśmy, w Muzeum Historii Naturalnej, w British Museum. Tak, w Science Museum, także bardzo dużo było takich rzeczy, które zwiedziliśmy, zobaczyliśmy i naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. I na zwiedzanie z dziećmi Londyn według mnie jest super miejscem. Tam wzięliśmy jedną grę planszową. Oczywiście, że musieliśmy się zmieścić w bagaż, który mieliśmy. Więcej. Tam wzięliśmy? Dwie. Okej, wzięliśmy dla mojej siostry jeszcze mordercze krewetki. Chipsy mieliśmy jeszcze. A chipsy, patrz, bo nie... Ale nie zagraliśmy w chipsy. Nie zagraliśmy w to, więc nie pamiętam. Wzięliśmy Tiny Epic Pirates i to była chyba... To był bardzo dobry powód, żeby w to zagrać w końcu. Bo właśnie z tymi Tiny Epicami jest tak, że bardzo rzadko je wyciągasz na stół, no bo jak wiadomo, jak przychodzą ludzie, no to chcesz coś większego wyciągnąć. A to jest idealne, żeby wrzucić w torbę, zagrać na wakacje, zabrać pudełko na wakacje i tam zagrać. Tak, nie? Bo pudełko jest małe, ale później jak rozłożyliśmy na stole, to rzeczywiście cały stół był praktycznie wypełniony komponentami, więc wcale to nie jest też takie malutkie, ale graliśmy właśnie w Tiny Epic. I mnie się bardzo podobało. Tak. Chociaż oczywiście, jak to zwykle bywa, kto wygrał? No oczywiście, że ja. Ale zwiedziliśmy tak, że byliśmy, odwiedziliśmy chyba największy sklep taki geekowy, ale także komiksowy i planszówkowy w Londynie. No i tam kupiliśmy gry. Jeśli chodzi o pierwszą grę, którą kupiliśmy, tak, wiem, co chcesz teraz powiedzieć? Mój mąż zakupił tyle gier planszowych, że musieliśmy dokupić kolejną walizkę. Znaczy, no nie... Znaczy tyle, no to nie było aż tyle, ale gabarytowo jednak jak się bierze walizkę z ograniczeniem kilogramów do samolotu i no to trzeba było dokupić. Musieliśmy dokupić walizę i kupiliśmy po pierwsze Cupheada, to jest dosyć duże pudełko i o tym już film jest na kanale, także zagrywamy się w tego Cupheada. I, no po prostu... Jest tak świetny, jak on to kupował, to ja mówię, Boże, mówię, po co w ogóle on to bierze, nie zagramy w to ani razu. No, tak. Gramy w to codziennie teraz od powrotu. Kilka osób jeszcze pisało mi wcześniej, że fajnie, żebym zainteresował się Binding of Isaac. Także tam było na miejscu, więc kupiłem także Binding of Isaac i jeszcze taką gierkę Rivality. Rivality. Nie mam pojęcia, co to jest, ale miało dosyć fajną ocenę na BGG, a że zmieściła nam się do pudełka, nie kosztowała do dużo. Do pudełka, do naszej mega dużej walizki. 24 funty, więc stwierdziłem, że to jeszcze dorzucimy. No, ale akurat tam na miejscu udało nam się tylko w tego Tiny Epica zagrać, nie? Tak, bo mieliśmy nadzieję, że ogólnie dzieci będą padać ze zmęczenia, ale bawiły się jeszcze do północy, więc no mieliśmy naprawdę duży problem, żeby na przykład zejść do lobby i sobie posiedzieć samemu i zagrać w coś, no bo u nas w pokoju nie mieliśmy miejsca. Kolejne pytanie, kiedy odpalamy Patronite'a? Temat już był poruszany, myślę, że powinniście się poważnie zastanowić. I co? Jak to jest z tym Patronite'em, żono? To jest, dla mnie przynajmniej, to jest ciężki temat. Ponieważ nadal uważamy, że jesteśmy zbyt maluźcy na to, żeby mieć Patronite. Oczywiście moglibyśmy założyć Patronite'a, tak? Ale według mnie, i ja oczywiście mam to w planach, mamy to w planach, chcielibyśmy to zrobić naprawdę z pompą, żeby to było przemyślane,
żeby to nie było coś na zasadzie, tu macie 5 progów, kto chce wpłacać tyle i tyle, no to okej, a my umywamy ręce i poza tym, że tak powiem, nie robimy nic więcej, tak? Tak, my chcemy jednak dla Was robić coś, co będziecie rzeczywiście coś, co będzie wyjątkowego, co będzie dawać Wam jakieś rzeczywiście korzyści z tego, że będziecie wspierać nas, nasz kanał na Patronite. I nie mówimy o samych kodach rabatowych, bo to no, oczywiście, że będzie. No i odpowiadając od razu na pytanie, tak, planujemy odpalić Patronite'a. Najprawdopodobniej planujemy odpalić Patronite'a pod koniec tego roku. Także no jeszcze troszeczkę czasu do tego jest i do tego czasu musimy sobie wszystko bardzo poważnie przemyśleć. Do tego czasu także zbieramy gry. Widzicie na przykład, że 4000 nam już styknęło na kanale, a nie było giveaway'a, tak? Nie było giveaway'a, ponieważ... Będziemy chcieli dla naszych patronów robić po prostu giveaway'e. Takie rzeczywiście tylko i wyłącznie dla patronów, żeby jednak każda osoba, która rzeczywiście chce wygrać, która chce nas wspierać, miała szansę na wygranie jakiejś gry. Dodatkowo oczywiście chcemy zrobić jakieś takie większe progi. Na razie to jest tylko w głowie, jeszcze nic nawet nie mamy rozpisane. Chcemy zrobić większe progi, gdzie... Powiedzmy tam, nie wiem, czy co miesiąc, czy co dwa miesiące wspierający dostawaliby różne fajne rzeczy, a to by dostawali jakieś figureczki, playmaty, pudełka, długopisy, pierdoły. No, jakieś paczuszki takie po prostu, żeby... I plus do tego te losowania tak. Gier, tak? Ale także, wiecie, że na Patronite jest tak, że zawsze masz jakiś wymagany próg i jak ileś tam z tego Patronite'a będzie Ci spływać miesięcznie, no to wtedy coś tam. Zaczynasz coś nowego, tak? I też chcemy coś takiego zrobić. Między innymi chcemy odpalić kilka nowych działów, ale także chcemy tutaj w naszym studiu zagospodarować jeszcze jedno miejsce na coś nowego. I spoilerujemy? Nie. Może tak teeny tiny, tak żeby... Trochę tam jakiegoś ziarenka... Niepewności czy czego? Właśnie, zaciekawienia? Żeby tak rzucić, żeby była ciekawość. Co to będzie? Możliwe, że będzie to związane z live'ami i możliwe, że będzie to leciało w niedzielę rano. Także już chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak? Dokąd nocą tupta jesz? Możesz sprawdzić, jeśli chcesz. Na dupy idzie. Kolejne pytanie. Jestem ciekawy, jak zapatrujecie się na 7 cudów świata pojedynek, z dodatkami czy bez? Nie graliśmy. Nie graliśmy jeszcze w 7 cudów świata pojedynek. Kolejne pytanie. Jaka jest Wasza ulubiona mechanika? A do jakich mechanik nie chcecie siadać? Jeżeli chodzi o mechaniki, ja tak naprawdę lubię praktycznie każdą. No są gry, do których mi pasują mechaniki, jakoś nigdy nie miałam takiej mechaniki, której bym bardzo nie lubiła, ale jeżeli można podciągnąć kooperację jako mechanikę, no, a na nie siłę, wiem, no na to siłę. Jest bardzo na siłę, to ja nie lubię po prostu kooperacji. I to jest dla mnie... A ulubiona, czy nie masz ulubionej? Chyba nie mam ulubionej. Ja lubię, no, jakby do każdej gry, w którą grałam, pasuje mi taka mechanika, jaka jest. Ciężko mi powiedzieć. Ja lubię deckbuildingi, lubię area kontrolki, a nie lubię bidowania. Nie wiem, czy mówiliśmy to w słowniczku planszówkowym, bidowanie. Chyba właśnie nie. To są licytacje, to jest obstawianie w ciemno, czyli jak w Rising Sunie musimy obstawić w ciemno ileś złota, albo każdy, w Spartakusie, nie? W Spartakusie każdy bierze tam ileś waluty w dłoń i na 3-4 pokazujemy, ja tego nie lubię. Jest A tylko ja jedna to gra. Uwielbiam. Jest tylko jedna gra, w której ja to lubię i to jest fajne i to działa i to jest naprawdę super. Jakiej? Synowie Anarchii oczywiście. Synowie Anarchii, no to w ogóle jest super. Kolejne pytanie. Czy korzystaliśmy kiedyś z poczty planszówkowej? Nie. Nigdy. Droga Mary, Zaku, oto kilka pytań. Wybraliśmy dwa pierwsze. Czy macie półkę wstydu? Jeśli tak, to jaka jest to ilość? Policzyłem to dzisiaj. 85 gier. 85 gier na półce wstydu. Shame on me, tak? Ogólnie urosła od ostatniego czasu, jak mówiliśmy o naszej półce wstydu, także... Ulubione wydawnictwo pod kątem wydawanych gier? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ każde wydawnictwo, które mamy tutaj w Polsce i nie tylko w Polsce, ma gry, które lubimy i nie lubimy. Także ja nie jestem w stanie odpowiedzieć tak konkretnie, jakie wydawnictwo lubię najbardziej, bo jest wiele gier i od Galakty, i od Portalu, i od Lucky Ducków, i od Rebela, które no naprawdę lubię. Już nie będę wszystkich wymieniać, tak? Ale no...
Jakby nie ma jednej takiej firmy, którą ja bym na przykład lubiła najbardziej, wydawnictwa. Ja uważam, że w tym roku, jeśli mielibyśmy, powiedzmy, że weźmy pod uwagę gry, które mają wyjść w tym roku, to ja bym zrobił top 3, z czego na pierwszym miejscu byłaby Galacta, na drugim Portal, a na trzecim Lucky Ducky. I to mówię, i to tylko jeśli chodzi o ten rok. Kolejne pytanie. Ja to tak czekam na tego Too Many Bones, to kiedy pytanie? Kiedy? ASAP. ASAP. As soon as possible. Generalnie z Too Many Bonesem było tak, że miałem tutaj stacjonarnie umówić się na ogrywanie tego Too Many Bonesa, żeby ktoś mi przypomniał właśnie te zasady. Coś nam nie wychodzi, dlatego najprawdopodobniej wezmę się za to sam. Mamy do ogrania parę nowości, takich nowości, które musimy zrobić, ponieważ nas terminy gonią. Jak to zrobimy, to bierzemy się za Too Many Bonesa. Mam nadzieję, że w przeciągu gdzieś 2, maksymalnie 3 tygodni. I teraz kolejne pytanie od WN. W ile maksymalnie osób graliśmy w Roota? W 6. W 6, fajnie było? To była maksymalna liczba osób, którą graliśmy i naprawdę według mnie rozgrywka była fajna. Bo każdy grał inaczej, mój mąż już nie był w stanie tak wszystkich kontrolować jak grają. I tak wygrałem. Było... Tak, i tak wygrałeś, ale jakby, nie wiem, mnie się bardzo podobało, bo o wiele więcej się dzieje na tej planszy. Jest naprawdę często, gęsto. Na... Tak. No... Nie wiem, ja bardzo lubię. Im więcej, tym lepiej. Jak jest według Was największy możliwy skład graczy w Roota i czy to zależy od wybranych frakcji? Miłego wypoczynku, dziękujemy. Jeśli chodzi o wybierane frakcje, to według tej nowej zasady, którą ja przedstawiłem w rozstawieniu zaawansowanym, w przygotowaniu zaawansowanym gry, mam taki film z Roota, chyba bodajże przedostatni, to może być losowe i dociągamy karty. I po prostu muszą się znaleźć jakieś tam frakcje militarne, ponieważ od najnowszego dodatku będzie to rozgraniczenie na frakcje militarne i nie militarne, jeśli chodzi o Roota. A jeśli chodzi o największy możliwy skład, to wiem, że twórcy testowali specjalną mapę, na której jest więcej pola na 8 osób. Ja w to nie grałem, widziałem tylko z tego zdjęcia i bardzo chętnie, no z miłą chęcią bym przetestował coś takiego także na 8 osób. Kolejne pytanie od Shadow. Ile projektów dziarek zrobiliście sobie nawzajem? Ile Mary ma Twojego autorstwa i odwrotnie? Praktycznie wszystkie tatuaże mamy od mojego męża. Oprócz tych, które zrobiłaś sama? Oprócz tych, które zrobiłam sama i jeden zrobił mi nasz znajomy na imprezie historycznej. I tak naprawdę wszystkie robił mi mój małżonek. Tak. Ogólnie to z takich ostatnich, tak? Z takich ostatnich Twojego Hollow Knighta gdzieś tam wstawię tak. Tu, tak? A ja mam Pikacza. Ja mam Pikacza od Mary. Ja robiłam mu Pikacza i chyba parę napisów na palcach, bo gdzieś tam na którejś ręce nie mogłeś zrobić sobie sam, więc jedną rękę robiłam ja. Czy słuchacie muzycznych playlist podczas grania w planszówki? Czy mamy jakieś ulubione, czy tworzymy je sami? Nie mamy ulubionych, nie tworzymy ich sami, po prostu bierzemy randomowe z YouTube'a. Tak. Także gramy w Nemezisa, to wpisujemy, wchodzimy na YouTube'a, wpisujemy sobie Nemezis soundtrack i odpalamy. Kolejne pytanie. Elras. Siema Elras. Kurczę, ja już nie mam pomysłów. Może tak, jakbyście mieli zredukować kolekcję do 10 gier, jakie to by były gry? Podchwytliwe pytanie, na które nie odpowiemy, ponieważ dopiero będzie topka naszych gier, top 10, takich ever, tak? Tak. No, także niestety, ale na razie na to pytanie nie odpowiem. Dowiesz się w następnej, może nie w następnej, ale w jednej z tych najbliższych topek. Kiedy kolejne gry z serii niedostępnych, jakie tytuły się pojawią? Lubimy mówić o niedostępnych grach, nie? Lubimy. Tak jakby was szczuć, że nie kupicie. To są fajne gry, nie kupicie. Na pewno chcemy omówić to, co stoi tam, czyli Everaina. Na pewno chcemy omówić grę, którą dostałem, a też już jest chyba średnio dostępna albo w ogóle niedostępna, My Father's Work. No i te Duelingsy. Także Duelingsy też sobie omówimy. Takie trzy. No chyba, że w międzyczasie coś jeszcze wpadnie. Ogólnie chciałem jeszcze to. Sons of Feriel. Nie wiem, czy to jest dostępne, czy nie, ale to bardzo chciałem jeszcze przetestować. Kiedy ostatnio graliśmy w Roota? Ostatni raz graliśmy w Roota, jak byli u nas goście z Warszawy. Goście z Warszawy. Tak. Także to było jakiś czas temu, nie powiem kiedy. I to już jakiś czas temu mówiłem, że ogrywaliśmy te fanowskie frakcje. Ale to nie jest ważne, kiedy graliśmy, tylko kiedy będziemy grać w Roota. Ponieważ dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj, czy wczoraj, ale styknęło Kaczmarowi, czyli na kanale Geek Factor, 15 tysięcy subów. A co obiecał mi Kaczmar, że przyjedzie tutaj do mnie i spierze mi tyłek w Roota. Pawełku, czekamy. Pawełku, czekamy. Tak, my już zakulisowo się dogadujemy, kiedy państwo Kaczmarowie przyjadą tutaj do nas i ready to rumble.
Kolejne pytanie. Ulubiona muzyka, gatunki, piosenki, top 10 i tak dalej. Myślę, że nie będziemy robić top 10 piosenek. Nie będziemy robić top 10 piosenek. Moje, ja najbardziej lubię rocka, metal, a najbardziej Nightwisha. Kocham całym sercem, jestem największą fanką. W pracy słuchamy wszystkiego i Zaku najbardziej lubi co? Lubię? No. W pracy na pewno najbardziej nie lubię tego zawodzenia z Nightwisha, ale... A ja lubię. Ja słucham naprawdę wielu rzeczy. Czasami wkręcają mi się jakieś takie retro kawałki z lat 90. Ostatnio tak mieliśmy. Czasami mam tak, że miesiąc słucham polskiego rapu, później przez miesiąc słucham Sana, później przez miesiąc słucham Korna i Metaliki i tych wszystkich rzeczy z lat, powiedzmy, takiej mojej buntowniczej młodości. Słuchamy wszystkiego. Nie lubię upanki techniawy. No, tego nie lubimy. Esperanza, jakimi sportami się interesujecie? To jest... czasami ludzie zadają to pytanie. Jakimi sportami ja się interesuję? I moja żona zawsze ma jedną odpowiedź na to pytanie. Mój mąż jest fanem żadnego sportu, ja się interesuję jazdą konną i jeżeli bym miała oglądać, to tylko i wyłącznie kawaliady. Tak, nie kibicujemy absolutnie żadnej drużynie, absolutnie mnie nie jara oglądanie przez nie wiem ile czasu, bo nigdy nie oglądam żadnych meczy, czy to trwa godzinę, dwie, czy ile, jak banda chłopów gania za piłką. I ją kopie, czy rzuca, czy odbija cokolwiek. Absolutnie mnie to nie interesuje. Kolejne pytanie. Ile razy w tygodniu gramy w planszówki? Mniwincy. Mniwincy 3-4, ale to zależy od tygodnia, bo czasem nie gramy w ogóle, a czasem gramy codziennie. Nie da się powiedzieć dokładnie ile, ale tak. Ale ja na przykład uwielbiam, wprost ubóstwiam, kocham takie weekendy, gdzie umawiamy się ze znajomymi już od samego rana. Tak. I ogrywamy, nie wiem, tam 3, 4, 5 gier przez całutki dzień, a czasami nawet na weekend cały. Czy sekretna skrzynka w Zatoce Kupców poprawia balans między kupcami? Nie graliśmy. Niestety jeszcze nam się nie udało wyciągnąć sekretnej skrzynki, czy sekretna skrytka? Ja już nie pamiętam. Wydaje mi się, że to była sekretna skrytka, a nie skrzynka, ale... Tego dodatku nie udało nam się jeszcze wrzucić na stół, ale jeśli chodzi o balans kupców w Zatoce Kupców, to jest to trochę tricky, ponieważ czasami wydaje ci się, że na przykład jakaś frakcja jest OP, na przykład oberżysta jest OP, bo dwie rozgrywki jest dużo, dużo z punktami do przodu, a później czytasz opinie innych osób, że jak w ogóle grać oberżystą, że nim się absolutnie nie da wygrać. No i rzeczywiście, nie wiem, grasz trzeci, czwarty raz i okazuje się, że jesteś najbardziej z tyłu i nie wiesz, co się dzieje i nie wiesz, dlaczego tak jest. Ale właśnie czasami tak bywa. I teraz kolejne pytanie, także od Wardes. Kto częściej namawia do grania? Zaku. Ja częściej namawiam Marię do grania. Mój imiennik pyta się, jakie polecacie podłoże do grania w planszówki? Pianka, guma, flausz, sukno, może coś innego? Stół. Polecamy stół, a na stole, żeby była playmata, ponieważ to u nas się najlepiej sprawdzało. Mieliśmy kiedyś filc, ale filc się nie sprawdzał, ponieważ mamy trzy koty i było pełno kudłów, a to jest bardzo ciężko wyczyścić z kudłów. A playmata jest fajna, ona się ugina pod paznokciem, więc można fajnie podnieść karty i komponenty. I co jest jeszcze plus? Jaki jest plus z playmatami? Można je wyprać. Można je wrzucić do pralki, także jeśli zalejecie, to nic się nie stanie. Adam Zieliński, ulubiony Adam Zieliński, który komentuje każdy film i to jest bardzo miłe i bardzo ci dziękujemy. Dzień dobry. O, jak ładnie właśnie o to chodzi, żeby się przywitać, nie? Moje pytanie. Jakie jest wasze największe marzenie związane z naszym hobby? Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. My też pozdrawiamy. Ja nie mam jakby jakichś wielkich marzeń. Ja mam. Zakuma. Ja mam taki plan, że jak zbudujemy nową chałupę, postawimy nowy dom, to ja bym chciał mieć taką ogromną, ogromną bibliotekę i wtedy na takiej przesuwnej drabinie ja bym tak śpiewał jak Bella w Pięknej i Bestii i tak przesuwał się jak ona w bibliotece na początku filmu, nie? Tyle chciałbym mieć gier. Może niekoniecznie śpiewać, ale tyle właśnie chciałbym mieć gier i taką przesuwną drabinę. No i jest jeszcze takie jedno, nie powiedziałbym, że marzenie, bo generalnie marzenia to są rzeczy, których się nie da zrealizować, tak? Nie. Okej, no dążysz do tego, ale wiesz, że to zawsze będzie tam w chmurce gdzieś. To są plany i koniec, tak? Dlatego mamy też takie plany, żeby na tyle być może kiedyś w przyszłości rozwinąć swoją publikę, rozwinąć swoje YouTuby, być może właśnie wejść w te patronite i tak dalej, żeby móc coraz więcej poświęcać na to czasu, żeby móc coraz mniej
pracować w tej naszej normalnej, randomowej pracy jako tatuażysta. I tak niektórzy uznają, że to jest takie naprawdę egzotyczne, super fajne, artystyczne i tak dalej, no ale już to robimy od kilkunastu lat. Tak? Praca jak praca, po jakimś czasie już niestety dokucza. No, praca jest pracą, tak? A w tym, co my teraz robimy, to po prostu mamy tyle frajdy, mamy tyle fanu i tak dalej, że fajnie byłoby na przykład połowę tygodnia spędzać tylko na to, a połowę tygodnia sobie jechać do studia i tatuować sobie. To by było super. No, ale oczywiście, że trzeba płacić kredyty za jedzenie, paliwo i takie rzeczy, a tylko z otrzymywania darmowych gier, ponieważ na tym to się w tym momencie kończy, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale kolejne pytanie. Moje pytanie brzmi, jakbyście mogli kupić Black Rose Wars Rebirth lub Darkest Doom? Co byście wybrali? Nie graliśmy w tą pierwszą grę. Nie graliśmy w Black Rose Wars, niestety, więc z tych dwóch gier kupiłbym Darkest Dooma, ale jeśli chodzi o Black Rose Wars, być może nam to by się spodobało, ponieważ to jest tak naprawdę taki pojedynek, bo tam gramy magami, jesteśmy na planszy, musimy zbierać różne czary, musimy właśnie zbierać czary z danych szkół magii, co jest fajne, że na przykład możesz sobie, nie wiem, pójść w nekromancję albo w coś tam jeszcze innego i po prostu się nawalamy. To ja lubię takie. To jest nawalanka na planszy. Więc jakbym zagrał, no to wtedy może bym mógł odpowiedzieć bardziej na to pytanie. Ale dalej. Czy będą jeszcze jakieś gameplaye? Czy jeden z nich może to być Władcy Ziemi, Ankh lub Rising Sun? I jak tam było w Wielkiej Brytanii? Na drugą część odpowiedzieliśmy. Czy będą gameplaye? Gameplay oczywiście, że będą. Na pewno nie będą to Władcy Ziemi, ponieważ jest to zbyt długa gra. No i my wolimy takie bardziej emocjonujące gry, żeby tam się coś działo, żebyśmy się bili, a nie tylko rozkładali kosteczki na planszy. Także raczej Władców Ziemi nie będzie. Raczej najprawdopodobniej nie będzie gameplay z gier euro. Po prostu nie są tak ekscytujące, emocjonujące, tak jak mówiłaś, tak? Lepiej, żeby były emocje, żebyśmy się bili, żebyśmy krzyczeli na siebie, zdradzali się, swoje sojusze i tak dalej. Ale właśnie ten Rising Sun taki jest, nie? Jest. Także ogólnie jeśli chodzi o gameplaye, to ja zrobiłem ankietę, tak? Sorry, ale pominąłem gdzieś to pytanie i nie wrzuciłem Rising Suna do tej ankiety, ale być może go wrzucę, tak? Zrobiłem ankietę. Oczywiście ankieta jest na YouTubie, na ten moment wychodzi, że chcecie najbardziej zobaczyć nasz gameplay z wilków. Także możliwe, że właśnie to się stanie. Kolejne pytanie. Może kilka pomysłów na najbliższe topki. Dajcie znać ewentualnie, które mogły się pojawić z tych. Area Control 4X z negatywną interakcją. Z negatywną interakcją już robiliśmy. Jest już topka z negatywną interakcją. Jeśli chodzi o gry 4X, ja nie wiem, czy my ograliśmy 10 gier 4X. Wydaje mi się, że nie. Chyba, że to byłoby bardzo naciągane, te 4X-y. Topka gier Area Control jak najbardziej w przyszłości będzie coś takiego, ale na razie tak w planach rozpisane mamy takie 3-4 topki. Będzie to topka gier dla dzieci, topka gier z tematyką, z klimatem w uniwersum Cthulhu, będzie nasze top 10 ever, tak? Oraz będzie to topka takich klimatycznych, mrocznych gier. Następne pytanie. Czy gracie w jakieś RPG? Jeśli tak, to w jakie i czy w roli mistrza gry, czy wcielacie się w postaci? To może ty rozpocznij. Z moją małżonką grałem niestety tylko w jednego RPG-a, w którym to oboje graliśmy graczami. Maria się zachowywała skandalicznie i tragicznie, jak to każdy nastolatek na swojej pierwszej sesji RPG spełniała swoje wszystkie najdziksze fantazje, grając obrzydliwym krasnoludem. Sam jesteś obrzydliwy bardziej. Nie, ja grałam tylko i wyłącznie w D&D. Chciałabym jeszcze zagrać, ale nie wiem, czy nam się to uda. Ja przegrałem w RPG z dobre 10 lat i praktycznie wszystkie te lata ja prowadziłem. I pomimo tego, że ja lubię grać i ja lubię grać jako gracz, tak? Ja lubię wcielać się i przeżywać tą opowieść, a nie ją wymyślać. No to niestety, ale większość moich znajomych nie dawała mi grać, ponieważ no, wszyscy oni uznali, że ja prowadzę najlepiej, więc ja po prostu musiałem być mistrzem gry i prowadziłem te dedeki, wampiry i różne inne rzeczy. Mr. Marble, kiedy kolejne tipy i nauki malowania? Dzięki wam zacząłem, kupiłem podkłady, farby, mokrą paletę, speed painty. Teraz by się dodatkowe triki przydały. Przede wszystkim jest zaplanowany film nie z malowania, ale jest warsztatowy z warsztatem, tak? Czyli co kupić na początek. A później musimy zrobić właśnie jakieś malowanie.
Teraz najlepiej już zamiast tego speed paintu i tak dalej, zalewania figurek łoszami, najlepiej by było zacząć od nauki nakładania warstw. Jakby, że nauki, no po prostu nakładania warstw, bo właśnie tak jak mówiłam, zalewanie łoszami to jest po prostu najgorsze, co można zrobić i za to powinno się chodzić do więzienia, więc myślę, że następną rzeczą by było właśnie nakładanie warstw na figurki. Oczywiście poza sandropem, tak? No bo przecież sama to robiłaś w sandropie, ale tak. Jeśli malujemy kolorami, to jak ktoś Wam mówi, że żeby super uber pomalować figurkę, to wystarczy nałożyć bejzy i po prostu zalać je łoszami, no nie. Musimy malować warstwowo, także będzie ten layering, będziemy nakładać różne warstwy, mieszać je, żeby były ładne takie przejścia, więc może to właśnie zrobimy. Kolejne pytanie. Czy mamy grę, która na początku nam nie siadła, ale później zrewidowaliśmy swój pogląd i odwrotnie? Czy jest taka gra, która nam od razu siadła, a później była mech? To może zaczniemy od tej drugiej strony, które nam najpierw siadła, a potem były mech. Może nie były mech, ale już po prostu to był przesyt samej tej gry i taka była na przykład Talizman. Bo to była nasza pierwsza gra, więc jakby no nie mieliśmy innych. Kolejną Posiadłość Szaleństwa. No też graliśmy w nią na początku, jak ją mieliśmy tyle razy, że już nam po prostu zbrzydło. Aczkolwiek myślę, że jakbyśmy ściągnęli tą apkę, ona się chyba Walkiria nazywa, to tam są nowe scenariusze, bo my po prostu już mamy ograne scenariusze. Ale generalnie to w tym pytaniu chodziło o to, że po bliższym poznaniu to było jednak nie to, że zachwyciła Cię jakaś gra na początku, a ograłaś to 3 razy i stwierdziłaś, że jednak mech. To ja na przykład miałam tak ze Spirit Island. Tak? Że Spirit Island na samym początku super, a później tak stwierdziłam, że no nic dla mnie specjalnego. Mogę grać, ale... Ona jest bardzo przewidywalna i policzalna, tak. Jeśli o to chodzi, nie? W Spirit Island za pierwszym razem my graliśmy 7 godzin, bo wszystko musieliśmy sobie rozkminić idealnie jak w zegareczku i gra nam nie zrobiła żadnej krzywdy. Zero krzywdy, nic. Ale właśnie ja wolę czasami robić w planszówkach jakieś błędy, żeby później mieć konsekwencje z tego, bo to generalnie jest fajniejsze, tak? A jak właśnie wszystko możesz przewidzieć, wszystko możesz policzyć, to nie masz takich emocji, nie? No i czy mamy grę, która na początku nam nie siadła, a później była okej. Ty miałaś jedną grę, co od razu po rozgrywce powiedziałaś, że taka se, ale 2 dni później przyszłaś do mnie i powiedziałaś, że to jest fajna gra. Władcy Ziemi. Na początku absolutnie... Nie urzekły mnie, jakby fajna była gra, ale tak siedziałam, mówię, nie, to nie jest moja ulubiona gra. A później po 2 dniach, jak już sobie przemyślałam, to mówię, kurde, zagrałabym jeszcze raz. I rzeczywiście, zagraliśmy jeszcze raz i już była naprawdę fajna. Ja tak miałem z Kaskadią. Za pierwszym razem mi nie siadło, a później już naprawdę było fajnie. I mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze przekonamy do tego Arnaka. Oj, teraz jest bardzo dobre pytanie. Jak wyglądało nasze życie planszówkowe, jak dzieci były 0-3 lata? Jak radziliśmy sobie z tym... I czy nie brakowało nam długich i ciężkich tytułów na stole? No, nasze dzieci teraz mają 6-9, tak? Tak. Nie graliśmy wtedy w planszówki jeszcze. Znaczy, no powiedzmy, że graliśmy w takie... Party time. To były takie imprezowe, więc no nie graliśmy w takie planszówki jak teraz, także jeszcze nie byliśmy w to wdrożeni. Ale tu jest jakby dalsza część, że Mateusz pisze, że przychodzą z żoną kryzys planszówkowy, jak przy jednym dziecku udawało się grać, no to teraz mają małe bliźniaki, no i tylko na szybkie gry mają czas. To ja niestety powiem, że bardzo współczuję, rozumiem ból, ale no nie dziwię się, że nie macie czasu i to jest naprawdę ciężkie do pogodzenia, ale myślę, że jak już bliźniaki podrosną trochę, to już będziecie mieli o wiele więcej czasu. No nie możemy nic poradzić na to tak naprawdę. Co byście mogli zrobić? Generalnie trochę podrosną, a później będziecie musieli czekać mniej więcej 20 parę lat, zanim przestaną się bić ze sobą i nienawidzieć i tak dalej. No i wtedy będziecie mieli spokój, nie? Oczywiście Wam tego nie życzę, to jest tylko z mojego doświadczenia. Ale teraz kolejne pytanie dalej. Co myślicie o grach? Wilki, bestia, władcy... Co szczerze myślicie o grach? Wilki, bestia, władcy ziemi. Czy warto kupować wszystkie i że to są różne gry? To są różne i według mnie warte są kupienia. Tak. One są fajnymi grami i warto je mieć w swojej kolekcji. Tak. Co szczerze myślimy, no to mówiliśmy w swoim filmie, co szczerze myślimy. Tak, to było szczere, to nie był opłacony film za 7,5 tysiąca dolarów. Pozdro dla kumatych. Także oczywiście można sobie zajrzeć do tamtego filmu, ale Czewiles, wydaje mi się, że oglądałeś te filmy. I naprawdę to są bardzo fajne gry. Naprawdę różne, ale wszystkie super. Kolejne pytanie. Jakie są Wasze opinie o sklepach internetowych z planszówkami? Na przykład, ale planszówki. Czy polecacie któryś z nich?
albo odradzacie. Oczywiście fajne jest w Ale Planszówki to, że mają bardzo dobre ceny, że mają bardzo dobre promki. Teraz w ogóle wpadła tam promka na Dzień Dziecka na 5%. Dodatkowo moje 5%, które już mam tam wyrobione, to aż 10% od i tak w miarę niskich cen, nie? Gry bez prądu jeszcze mają bardzo fajne ceny. Na Meplu są bardzo fajne ceny. Bardzo lubimy jeszcze sklep Trzy Trole, ponieważ właśnie na Trzech Trolach i na Meplu możecie kupować też dużo kickstarterowych fajnych gier. Jedna jedyna rzecz, którą chyba tutaj muszę powiedzieć, że wkurzyłem trochę się na Ale Planszówki teraz. Za to, za co było? Za majówkę, nie? Tak, bo zamówiliśmy grę przed majówką i żeby była dostawa właśnie jeszcze przed majówką. A mam w d***e, powiem o tym, a co się będę. Rozmawialiśmy prywatnie i generalnie ja powiedziałem, że chciałbym kupić ziemię, ale no tak... Trochę, że chciałbym kupić, o ile dojdzie mi na majówkę, ponieważ w majówkę chciałbym ją ogrywać, tak? I tak, tak, oczywiście zrobimy tutaj przesyłkę, żeby była na sobotę. Okej, w aplikacji pojawiło mi się, że to jest przesyłka na sobotę, paczka w weekend. To się tak to nazywa na InPoście. No wtedy to się tak nazywało właśnie przed majówką, żeby to jeszcze było. I że niby było zapewnione, że przed majówką będzie, no tak nie było. Także ja zapłaciłem, szybciutko wysłałem potwierdzenie i tak dalej, no tylko gra została do mnie wysłana po majówce. Na następną sobotę prawie, więc no. Tak, ani pół słowa, ani przepraszam, ani dlaczego, ani po całej mnie więc na razie jestem obrażony. Kolejne pytanie, ile butelek gumi soku, które pijecie w trakcie niektórych filmów, wam schodzi per nagranie? Co wy o nas myślicie, tak chciałam się zapytać ogólnie. Nie no, nie pijemy butelkami. Nie pijemy butelkami, no staramy się być odpowiedzialnymi, dorosłymi ludźmi. Czasami zejdzie jeden drink, czasami zejdzie dwa drinki i nagranie. Pytanie, jakie właśnie nagranie? No zależy jakie jest długie granie. Przy gameplayach schodzi więcej. Tak, przy gameplayach tak, bo wtedy rzeczywiście pozwalamy sobie na trochę więcej. Ale no nadal to nie jest liczone w butelkach, no chyba, że są cztery osoby, no to wtedy może. Może połówka pęknie wtedy, albo 0,7. Pytanie, kiedy kolejny odcinek z Twilight Imperium Proroctwo Królów? Ja miałem mega hype, miałem mega zajawkę na to, żeby zrobić całą serię z tego Twilighta, a naprawdę mało osób to w ogóle chce oglądać, a z tym jest naprawdę, jest po prostu tyle roboty, że ja w ogóle pierwszy odcinek do Twilighta to ja robiłem chyba z tydzień. Mm-hmm. To był tydzień pracy, tydzień siedzenia przed komputerem. Jeśli chodzi o Proroctwo Królów, jak na spokojnie będziemy mieli wolne dwa dni, żeby sobie ograć to właśnie Twilighta znowu z dodatkiem, stwierdzę, że chciałbym naprawdę zrobić o tym film, no to wtedy zrobię. Ale oj, to raczej nie będzie tak szybko. Kolejne pytanie. Jakie klimaty zwykle lubicie dziarać? Czy pod tym względem lubicie własne pomysły i fantazje zaproponować co do danego projektu? Co lubisz dziarać? Ja co lubię dziarać, ja lubię robić wzory. Ciężko jest określić, jaki to jest styl tak naprawdę, bo lubię, jak jest gruby kontur w środku, jest i dotwork, i trochę line artu. No to są takie wzory, które zazwyczaj sama projektuję. Także bardzo lubię robić swoje projekty. Najczęściej jednak robię większość takich też mniejszych, bo wszystkie mniejsze tatuaże idą do mnie. Ale to są bardziej takie graficzne rzeczy, tak, nie? Tak, ja bardziej graficzne. No. Ja nie lubię robić typowo realistycznych tatuaży. A ja właśnie wolę robić typowo realistyczne tatuaże, a głównie najbardziej lubię robić tatuaże filmowe. I jak miałem jeszcze czas, jak nie robiliśmy YouTube'ów, to bywało tak, że siadałem sobie i projektowałem sobie 5-10 takich właśnie projekcików, a to nie wiem, z Edwarda Nożycorękiego robiłem gizmo z gremlinów, składałem to, kombinowałem i później dawałem to jako projekty do wzięcia. No teraz niestety nie mam na to czasu. Ile czasu tygodniowo poświęcacie na grę solo we dwójkę ze znajomymi? No to powiedzmy, że na granie, tak? A B na montaż odcinków. Zaku na montaż odcinków bardzo dużo czasu tak naprawdę poświęca. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile godzinowo. Generalnie jak wracam z pracy, powiedzmy, że jak siadam do komputera pomiędzy 13-14, no to czasami bywa tak, że jak mam coś do zmontowania, no to siedzę, okej, czasami siedzę do 21, czasami siedzę do 18, jak to jest coś krótszego, tak? Ale jak to jest na przykład jakiś gameplay, jak to są kickstartery, trzeba wrzucać dużo przebitek, dużo rzeczy, to czasami do północy siedzę, a czasami i kończę o drugiej w nocy, jeśli mam
Deadline. Jeśli chodzi też o porównanie tego wszystkiego, no to niestety, ale filmy się składa dużo, dużo dłużej. A z graniem to wydaje mi się, że nie potrafimy odpowiedzieć, bo to jest naprawdę różnie. Czego w najbliższym czasie można się spodziewać u Was na kanale? Czy będą to filmy o podobnej tematyce, czy jakaś nowa seria? Trochę już zaspoilerowaliśmy, tak? Wydaje mi się, że tych serii mamy trochę sporo, jak na to, że nie robimy to zawodowo. Są Q&A, są zasady plus opinie, wideoinstrukcji teraz już nie ma, co prawda, wideoinstrukcji. Jeśli się zdarzają, to naprawdę sporadycznie. No co mamy jeszcze? Mamy jeszcze malowanie figurek, mamy krótkie opisy na przykład gier dla dzieci, więc no i tak to jest sporo. Kickstartery. Kickstartery, więc to newsy jest naprawdę planszówkowe. Dosyć dużo. Tak. Naprawdę mamy tego bardzo, bardzo dużo, no ale pomimo tego razem z tym Patronite'em chcielibyśmy wprowadzić jakieś nowe rzeczy i wiem, że też tu dużo osób się pytało, tak, chcemy wprowadzić live'y. A wraz z live'ami też będą najprawdopodobniej te wywiady. Wywiady. A z tym, co chcemy wprowadzić jakby z nowym takim miejscem w studio, nową aranżacją z studia, drugą aranżacją, no to właśnie też chcemy zrobić coś takiego, żeby właśnie tam zapraszać ludzi. Żeby tak se na luzasku siedzieć i sobie gadać. Kiedy film o borsukach z Ruta i kiedy wyjdzie ten dodatek w Polsce? Kiedy dokładnie to nie wiem, jest przetłumaczony, jest zredagowany, będzie drukował się w Polsce, czyli najprawdopodobniej będzie w tym roku. A kiedy film o borsukach z Ruta? No szczerze mówiąc chyba wolę poczekać, żeby zrobić to już na komponentach polskich. Kolejne pytanie. Ja bardzo chcę zobaczyć waszą kolekcję, może jakaś mini wideorelacja. To zrobimy tak, ja nie będę tutaj teraz wykręcać kamery, ale tak jak teraz mówię, to powiedzmy, że jak skończymy gadać, to dokręcę te nasze półki, jak to wygląda, jak wygląda ta nasza kolekcja, postaram się nie załapać za bardzo naszego burdlu, który jest wszechobecny w domu wszędzie. No po wyjeździe jeszcze się nie ogarnęliśmy z niczym. Tak, ale powiedzmy, że możecie teraz widzieć, że o tak powiedzmy wygląda nasza kolekcja. Kolejny odcinek. Czy Zaku zrobi odcinek albo stream z malowania figurek? A że ja? Proszę bardzo, tak. Zdradzajcie mnie z nim. Jeśli będziecie chcieli, no to oczywiście, że zrobię. Kiedy zobaczymy jakieś rozgrywki live? Nigdy. Znaczy właśnie, gameplaye. Okej, okay, nie. Być może zrobimy jakieś gameplaye, ale z jakichś na przykład imprezówek. Tak. To by było fajne, nie? Z imprezówek jak najbardziej, jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane gry, gdzie są karty, komponenty, no to nie jesteśmy w stanie po prostu tego technicznie zrobić tak, żebyście wszystko widzieli, żeby wszystko było zrobione na takim najwyższym poziomie w tym momencie. Więc nie chcemy robić czegoś takiego, wolimy wstawić Wam właśnie na przykład podświetlone karty w filmie, żebyście widzieli, co jest na kartach. Wtedy też my możemy przeredagować, co mówimy, możemy poprawić nasze błędy, no bo jednak to różnie bywa, a nie chcemy też wprowadzać nikogo w błąd. Wyciąć zastanawianie się, wyciąć sprawdzanie jakichś rzeczy w instrukcji. Być może w Cupheada. O, w Cupheada live byłby fajny, nie? Mhm. Kolejne pytanie. Inserty. Taniej samemu, czy lepiej kupić, drukować? Jeśli chodzi o drukowane inserty, to podejrzewam, że to z PLA plastikowe. Ja jestem przeciwnikiem drukowanych insertów. Plastik to nie jest to, co bym chciał mieć w pudełku, jeśli chodzi o insert. Wolę inserty drewniane. Robiłem kiedyś sam inserty drewniane, a później stwierdziłem, że to naprawdę szkoda czasu, żeby to fajnie zrobić. Wolę już sobie od drewno zamówić insercik, nie? Bo inserty są naprawdę, naprawdę fajne. Nie jestem też fanem piankowych insertów, ponieważ one są dużo grubsze niż te drewniane. Tak, są lżejsze, ale są grubsze i dla mnie mało praktyczne. Niektórzy robią z tego takiego pianko kartonu, ale wydaje mi się, że to może być trochę mało trwałe. Czy planujemy być na Essen? Oczywiście, że tak. Planujemy być na Essen i nawet zrobimy Wam relację z Essen. Moja dziewczyna trochę polubiła Ruta, dlaczego tylko trochę? Ale nie lubi ciężkości i pamiętania innych frakcji. Gra sobie jakby sama i nie przejmuje się niczym dookoła. Jeśli chodzi o pamiętanie frakcji, to absolutnie nie musi ona pamiętać frakcji, jeśli gra włóczęgą. Włóczęga chodzi i robi, co mu się podoba. Są jeszcze jakieś frakcje, które tak każdy sobie? Wydaje mi się, że przy innych frakcjach już musimy wiedzieć, co kto robi, więc włóczęga będzie najlepszą opcją, bo tam można po prostu samemu sobie robić i się nie przejmować innymi graczami. I czy ogólnie jest taka gra, gdzie możesz się nie przejmować innymi? Jest, na przykład Zatoka Kupców. Zobaczcie sobie nasze omówienia Zatoki Kupców, ponieważ no tam jest tak, że każdy gra w swoją grę i
okej, jest tam ta faza kupców, gdzie wykładamy tych na te statki kupców, tak? Ale poza tym to każdy sobie właśnie skupia się na tym, co ma i tyle, tak? Pytanie od Marka. Pozdrawiamy, Marku. Pierwsze, jak się poznaliśmy? Przyszłam do niego na tatuaż. Przyszłaś do niego na tatuaż i powiedziałem, że będziesz moją żoną. A ja powiedziałam, że nigdy więcej, upił mnie śliwowicą i jesteśmy razem. Bo cię nie puściło jeszcze, nie? Drugie pytanie. Co was łączy? O, odpowiemy na 3-4? Mhm. Na 3-4 odpowiemy? Mhm. 3-4. Kredyt. Tak, w tym kraju kredyty są trwalsze niż małżeństwa. Nie, tak naprawdę kochamy się bardzo, łączy nas bardzo wiele rzeczy, bo mamy wspólne hobby, ale... Wspólną pracę. Pierwsze, mamy wspólne hobby, wspólną pracę, także wszystko rzeczywiście nas łączy. Łączy nas bardzo dużo, wszystko, ale najbardziej kredyt. Wszystko robimy together. Tak. Kiedy pojawi się zapowiedziany film o stołach do gier planszowych? Zastanawiałem się nad kupnem lub samoróbką. Czekam na ten film już kilka tygodni. Ja generalnie odpowiadałem ci już na to pytanie, ale odpowiem także tutaj, że ja jestem gotowy, żeby nakręcić film o tym stole od Oak and Board, tylko czekam, kiedy postawi w końcu stronę internetową. Także możecie się przypominać, możecie pisać na Facebooku do firmy na właśnie stronę Oak and Board. Oczywiście pod każdym moim filmem jest link do Facebooka Oak and Board, więc tam go możecie znaleźć i disować go, dlaczego jeszcze nie ma strony internetowej i jak to tak może być, bo wy chcecie film. Ciuś, ciuś. Kolejne pytanie. Czy maczacie palce w kolejnych tłumaczeniach Ruta w portalu? Maczaliśmy palce w Maruderach. Jeśli chodzi o kolejne dodatki, to tylko to zależy od firmy Portal Games. Kolejne pytanie. Jakim waszym zdaniem jest kierunek rozwoju gier planszowych? Trendy krótko i długoterminowe. To jest bardzo trudne pytanie, nie? Bardzo trudne. Ja na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, bo to ciężko jest w ogóle określić. Tak naprawdę to jest pytanie do wydawców, a nie do nas, ponieważ wydawcy wiedzą, co się sprzedaje. A wiadomo, że to, co się nie sprzedaje, tego na rynku będzie coraz mniej. A to, co się sprzedaje, będzie coraz więcej. To, co ja mogłem zauważyć, jak gdzieś tam rozmawialiśmy z wydawcami, to oni mówili, kurde, wszyscy narzekają, że gry takie drogie i tak dalej, a nam same największe gry schodzą po 500, 600, 700 zł. Więc wydaje mi się, patrząc po Kickstartery, po to, jak gry tak naprawdę są teraz coraz droższe i jak wyglądają i co w nich jest, ja się spodziewam, że ogólnie trendy będą takie, że gry będą coraz większe, coraz droższe. A jakby dalszych trendów, no nie jestem w stanie przewidzieć. Następnie, co sądzimy o grach z aplikacjami? Czy jest jakiś poziom integracji, przy którym mówimy stop? My ogólnie lubimy gry z aplikacjami, na przykład właśnie Posiadłość Szaleństwa nam pasowała, pasował nam Descent, bo w Descencie można już trochę liznąć nawet tych takich jak pod RPG-i, że mamy mapę, gdzie możemy przechodzić, jakby to mi się trochę z RPG-ami też kojarzy. Fajne też były opowieści z Pryncypii. Jedyne, gdzie tam mam jakieś ale, to, że nie było polskiego lektora. Z lektorem to by było o wiele bardziej klimatyczne, ale tak lubimy. Lubimy gry na aplikacji. Portal szukał teraz jakiegoś lektora, nie? Mhm. Ciekawe do czego? Wiemy, że opowieści z Pryncypii są od Rebela, tak? A Portal to miał do Forgotten Waters, no ale to już wyszło, to chyba nie będą robić spolszczenia aplikacji. Ale kolejne pytanie. Jakie jest wasze jedno największe pozytywne i negatywne zaskoczenie na polskim rynku wydawniczym w tym roku? Nie mam negatywnego. Dla mnie największym pozytywnym są listy z zaświatów. Ponieważ absolutnie nie spodziewałam się, że one będą wydane w Polsce. No, my na Trzewiczkonie w to zagraliśmy i to było tak, że Trzewik mówi, a chcecie zagrać tu mam taką gierkę. Albo przywiozłem sobie jedną gierkę ze Stanów i a zagrajcie, bo fajne. No. Ale właśnie po tym, jak zbierał feedback, to ja już wiedziałem, że coś się tam kręci. Ja jakby nie zwracałam na to uwagi, że zbiera feedback, więc nie spodziewałam się, dlatego dla mnie to jest duże zaskoczenie. Listy z zaświatów już do nas idą, najprawdopodobniej może jutro będą w paczkomacie, więc także wam to pokażemy. No a jeśli chodzi o mnie, to moje takie największe pozytywne i negatywne zaskoczenie to jest odnośnie tej samej gry, Andromeda's Edge, ponieważ... Tak jak ja to wsparłem od razu w pierwszy dzień, no to fajnie, że zobaczyłem, że wow, super, co za zaskoczenie, że przy Duelingsach nawet nie mieliśmy cienia szansy, żeby to było po polsku, a tutaj Lucky Ducky wezmą się za polską wersję.
ale później doczytałem to dopiero gdzieś tam, że polska wersja będzie najprawdopodobniej tylko w retailu i nie obejmie ona właśnie tej podstawki tego, co ja wsparłem z GameFounda, bo właśnie to chyba na GameFoundzie było. Także no, to już było takie trochę negatywne. Nawet przez chwilę myślałem o tym, czy tego swojego pledża jakby nie oddać, nie zwrócić, nie odsprzedać może komuś, a nie poczekać na tego retaila po polsku. No trudno, będziemy grać po angielsku. Jeszcze tutaj ominąłem jedno pytanie. Czy zapisujemy rozgrywki, czy mamy konto na BGG, które możemy udostępnić widzom? Ogólnie nie zapisujemy rozgrywek. Mamy konto na BGG, ale no tam jest takie bajlando, że połowy gier w naszej kolekcji nie ma, więc jakby no nie robimy tego. Nie robimy tego, za COVID tylko kupiłam taką tabliczkę ładną i on sobie tam wkłada te swoje mipelki, jak wygrywa i niech się cieszy. A to jeszcze też będzie gdzieś będzie pytanie odnośnie tego. Co z cyklem gier dla dzieci, który miała prowadzić Mary? To zależy od gier, które wychodzą. No też to nie jest tak, że tych gier jest nie wiadomo jak dużo. Jest. Ale co jakiś czas się pojawiają u nas. Tam jedna stoi. Ja wiem, jedna będzie. Będzie niebawem. Muszę się zapoznać po prostu dobrze z zasadami, żeby wam je dobrze przedstawić. Ale niebawem będzie. Jeśli ktoś ogląda ten film do tego momentu, to zdisujcie strasznie Mary w komentarzach, że nie zrobiła jeszcze materiału do Kangur Kakao. Albo ją... Nie, mnie trzeba jak wspierać. To się mówi? Musicie mnie tu zachęcić i w ogóle tak mnie podbudować, żebym ja to zrobiła i będzie wtedy może szybciej. Staram się to zrobić jak najszybciej. A i poprzednio jeszcze Konrad pisał, że miał przyjemność nas poznać na Rebelkonie, a później w igraniu w Lochu, no i tam ogólnie, że było fajnie, tak? Nam też było bardzo fajnie, bardzo dziękujemy za wspólny czas. W ogóle bardzo to było miło, w ogóle pierwszy dzień na Rebelkonie. Ja przeżyłam szok. Boże, ludzie nas rozpoznawali. Ale to była taka pierwsza impreza, nie? Tak, to była taka pierwsza impreza. Tak, nie mieliśmy, żeby aż tyle osób do nas podeszło, się przywitało. Naprawdę było nam bardzo, bardzo, bardzo miło. O, to jest dobre pytanie. Jaka gra lub gry w waszej kolekcji mają najbardziej zużyte komponenty z racji bardzo dużej ilości rozgrywek? Co jest najbardziej ściurane? Najbardziej ściuraną grą, jaką mamy, to jest Talizman. I Talizman to jest po prostu na tyle ściurany, że już planszę mamy poklejoną srebrną taśmą, więc no za naszego Talizmana nie kupimy po prostu żadnego super auta. Może jakieś takie z takiej średniej półki by się udało, ale no za dużo tego nie sprzedamy, bo naprawdę komponenty są zjechane jak tylko się da. Kolejną grą to był Root. Tam już brakowało nam też komponentów. Wszystko było też zjechane. Włóczęga. Włóczęga już się nie nadawał absolutnie do niczego, bo był podpalany, topiony, wysadzany w kosmos. Wszystko tak z nim było robione. Tak, ale jeśli chodzi o Roota, to wydębiliśmy od portalu nową sztukę, żeby ładnie wyglądało na zdjęciach. Także bardzo portalowi dziękujemy oczywiście za to. Mary, co myślimy o wypuszczeniu nowych gier z kompletem wielu dodatków w dniu premiery, albo tak jak to jest na Kickstarterze? To wycinanie zawartości, która powinna być w podstawce, czy może macie inne zdanie? Nasze zdanie, myślę, że nasze, a przynajmniej moje, jest takie, że ogólnie nie mam nic przeciwko, jeżeli gra wychodzi od razu z dodatkami, jeżeli to jest mądrze podzielone. Ponieważ możemy też sobie wtedy jakby nasze wydatki trochę zminimalizować, bo mamy podstawkę. Jeżeli podstawka jest dla nas wystarczająca, ogólnie jeżeli jest wystarczająca, no to jest fajnie i później możemy dokupować te dodatki. Ale jeżeli mamy dodatek, który jest wycięty już za przeproszeniem z dupy, to no niestety, ale to nie jest fajny zabieg. Jak ktoś ci ściąga buty z nóg i wsadza do drugiego pudełka, a ty otwierasz pudełko ze swoją grą i mówisz: halo, gdzie są moje buty? O nie, muszę zapłacić 12 zł za drugie pudełko i tam są moje buty. Tak, Rebel, mówimy o tobie. Mamy nadzieję, że nie zrobicie tego błędu w dodatku. No nie, w sumie, czy da się zrobić dodatek do dodatku? Da się wyciąć coś z dodatku, żeby później wprowadzić mini dodatek? Na pewno, możesz jednego buta albo sznurówki do butów tam wymyślić. Nie, tak, że no. Wydaje mi się, że taka gównoburza już z tego była wtedy, że już więcej czegoś takiego nie zrobią. Takie chamskie wycinanie zawartości jest złe. I my mówiliśmy o tym w wielu odcinkach, nawet ostatnio w Wrogach Planszówek. Ale naprawdę, jeśli na przykład my nie gramy zazwyczaj na 5 osób, to po co mi gra, która w standardzie ma 5 albo nawet 6 osób, tak? Ja wolę to sobie dokupić oddzielnie za te właśnie tam kilkadziesiąt złotych, ażeby podstawka była tańsza, nie? Para po planszy, gdzie się teraz widzimy? Spodek?
Znaczy, Pyrkon. No na Spodku na pewno, chyba że jedziecie na Pyrkon. Tak, my będziemy najpierw na Pyrkonie, potem będzie Spodek. Galaktikon i my już wiemy kiedy. Tak. Także, no jeszcze trochę na pewno będzie okazji, żeby się spotkać. Ostatnie pytania, znaczy ostatnie trochę pytań, ostatnie dwie osoby. I teraz tak, czy macie za sobą, jesteście w trakcie albo planujecie jakieś sesje RPG? Trochę już odpowiedzieliśmy na ten temat, ale ja mam kampanię kupione do Dungeons and Dragons, mam wstąpienie do Avernusa, coś mam na pewno z Avernusem, mam na pewno Klątwę Strada, no ogólnie mam parę podręczników. Ja z wielką chęcią bym zagrała, tylko to trzeba mieć czas i rzeczywiście, żeby się spotykać. No, cyklicznie. Mam nówkę sztukę, podręcznik do Zewu Cthulhu, mam nówkę sztukę do Vampira, mam chyba wszystkie nowe podręczniki do Dungeons and Dragons. Nigdy nie byłem Warhammerowcem, także sorry. No i nie gramy w RPG, to po prostu brak czasu, brak czasu. Co sądzicie o gameplayach live z gier planszowych? Oglądałem kilka i denerwuje mi kilka rzeczy. Sposób realizacji, mało widać, gracze grają, niekoniecznie mówią i tłumaczą, granie z błędami, niedostateczne przygotowanie do gry, przeoczenie zasad. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na to wszystko. Odpowiedzieliśmy na to pytanie dzisiaj. Dlatego jesteśmy przeciwnikami grania live, albo żeby grać tak, albo nie wiem, jak wyreżyserowane może jest wszystko. Że wszystko wiemy z góry i to naprawdę idzie fajnie, płynnie i nikt się nad tym nie zastanawiam, to wtedy by to ewentualnie miało sens. Albo właśnie imprezówki, nie? Dwa pytania na temat używanych gier planszowych. Czy często kupujemy używane gry planszowe, jeśli są dostępne nowe? Jaka waszym zdaniem powinna być cena używanej gry planszowej w dobrym stanie w stosunku do nowej? Pytam dlatego, bo rynek używanych planszówek jest naprawdę duży, ale no, że ceny są nieatrakcyjne. I tu jest kwestia, że lubimy mieć nowe rzeczy, lubimy wypstrykiwać żetony, chcemy wspierać wydawców oraz sklepy i tak dalej. Co ty uważasz? Znaczy, lubimy mieć nowe gry, lubimy je wypstrykiwać i żeby to było świeżusieńkie, ale jeżeli nie są dostępne jakieś gry, to z chęcią kupujemy te używane. I jeżeli chodzi o same ceny używanych gier, to jeżeli ta gra jest naprawdę w bardzo dobrym stanie i nieraz na przykład jeszcze są dodatkowo zakoszulkowane, bo tak się zdarza, to ceny według mnie są adekwatne tak naprawdę. I jeżeli nawet ta gra nie jest w folii, nadal ta gra jest warta swojej ceny. Oczywiście nie każda, bo czasami ludzie no, wystawiają za takie horrendalne sumy, że no to jest po prostu aż śmieszne. No się nie opłaca. Tak. Tylko pytanie, czy ty byś chciała kupić używaną grę planszową za 30 zł taniej, powiedzmy za 120, ani za 150, tylko dlatego, że jest używana. Czy byś wolała te 3 dychy dopłacić, żeby mieć nową grę, żeby wypstrykiwać sobie żetony i tak dalej? Ja bym wolała dopłacić. No właśnie, ale oczywiście to jest kwestia tego, jak to z pieniądzem obyty, jaką kto ma zasobność portfela i tak dalej. Gry są drogie, tak? Więc czasami te 30 zł naprawdę robi różnicę. Jeśli ktoś nie może sobie pozwolić na grę za 150 zł, ale za 120 tak, ponieważ taki ma budżet i koniec i to musi spiąć, no to jest jak najbardziej spoko, tak? My wolimy troszeczkę dopłacić, żeby otwierać pudełko i wąchać tą farbę z fabryki i wypstrykiwać żetony. No i ostatnia seria pytań. Bartosz Boro, pozdrawiamy. Czy uważacie, że macie nauk kupowania gier planszowych, tak jak spory odsetek graczy? Już nie. Na samym początku mieliśmy, na początku to było tak, że musieliśmy kupować wszystko po prostu, co tylko wychodziło. Zaku kupował po 50 razy te same dodatki, zamawiał te same gry. Jakby wtedy rzeczywiście był duży zakupoholizm. W tym momencie jednak kupujemy gry, które naprawdę nam się podobają, na które naprawdę czekamy i nie kupujemy wszystkich, jakie tylko wychodzą. No jest też może kwestia tego, że my dostajemy gry do recenzji. I po prostu ja już nie mam czegoś takiego, że muszę kupić jakieś gry, żeby zapełnić pustkę w swoim sercu, tak? Ponieważ dostajemy gry, więc właśnie dzięki temu udało się zastopować ten cały proceder nałogowego kupowania gier, nie? Tak, a poza tym no też już trochę miejsca zaczyna brakować, więc trzeba myśleć o tym, żeby nie kupować wszystkiego. Znajdziemy jeszcze kupę miejsca w tym domu. Euro czy Ameri? Ameri. Ameri, zdecydowanie Ameri. No i następne pytanie, i to jest bardzo dobre pytanie. Czy nie uważacie, że częste granie w nowe gry sprawia, że zamiast grać ciągle ślęczycie nad instrukcją i rzadko dochodzimy do momentu, gdzie mamy flow, gdzie mamy płynność rozgrywki? Ja niestety mam takie wrażenie, ponieważ bardzo często musimy ogrywać nowe gry i nie mamy czasu na to, żeby grać w gry, w które ja bym chciała, w które lubimy zagrać, żeby rzeczywiście sobie
no dla przyjemności pograć, bo no niektóre są takie, że Zachu mówi, dobra, Maria, musimy zagrać w to i no nie ma opcji, żeby w to nie zagrać, nie wiem, w przeciągu 2 dni. No niestety mam takie poczucie. Mamy swoje ulubione tytuły, które nie lądują nas, o, to jest kolejna dobra topka. Co film ja wymyślam nowe topki, czyli nasze ulubione gry, w które nie gramy. W które nie mamy czasu grać. Tak. Ponieważ no, jest coś takiego, że my czasami mamy nie na tydzień, ale mamy na 2, na 3 tygodnie do przodu plany, że tak, to musimy ograć 3 razy i do tego i tego czasu musimy zrobić pierwsze wrażenia. To musimy ograć 3 razy i zrobić pierwsze wrażenia. Kiedy ja mówię, że coś i to od razu mówię, że to jest taka pełnoprawna recenzja, to znaczy, że grę ograliśmy naprawdę srogą ilość razy. Oczywiście nie jak niektórzy, że ogrywają po 150 razy jedną grę i nie wiem, i dochodzą do jakiegoś wniosku, że okej, jak zagrałem w Food Chaina, to po 100 rozgrywkach myślałem, że lodówka jest strategią wygrywającą, ale po 150 rozgrywkach wyszło, że jest jakaś inna strategia wygrywająca, tak? To nam Mr. Gawryluk mówił, pozdrawiamy Bordzillę, ale no my niestety nie mamy czasu na to. Czy też uważacie, że granie w gry z niepomalowanymi figurkami jest odarte z klimatu? Nie. Ja nie lubię, znaczy nie to, że nie lubię. Lubię pomalowane figurki na półce, lubię oglądać pomalowane figurki, ale w grze absolutnie nie robią dla mnie klimatu. Nie ma to dla mnie jakby znaczenia, czy figurka jest pomalowana, czy nie. Czyli jakby dla ciebie to jest obojętne. Dla mnie to jest zupełnie obojętne. Ja uważam, że ładnie pomalowane, dobrze zrobione z fajnymi podstawkami, tak, figurki wprowadzają mega dużo klimatu i o wiele przyjemniej mi się właśnie w taką grę gra. Ale właśnie mówię, to jest kwestia jakości malowania, ponieważ ja uważam, i to mówiłem już parę razy, że ja zdecydowanie wolę ten brzydki, szary plastik niż brzydko pomalowane figurki. Sami wiecie na przykład, że czasami jak mamy źle pomalowane figurki, no to nie sprzedamy gry używanej właśnie drożej, dlatego że są pomalowane, tylko sprzedamy wręcz ją za mniejsze pieniądze, bo ktoś te paskudztwa będzie musiał, nie wiem, w jakichś tam myjkach ultradźwiękowych, w alkoholu wyprać i tak dalej, żeby się pozbyć farby. Nie lubimy brzydko pomalowanych figurek. Kolejne pytanie. Czy prowadzimy statystyki tego, jak często wygrywa Zaku? Czy myśleliśmy nad aplikacją BGG Stats? Czy Mary ma przyjemność z gry, jeśli to Zaku ciągle wygrywa? A więc tak, zacznijmy od początku, o tym już mówiłam, kupiłam Zakowi na święta właśnie taką tablicę, gdzie możemy wkładać mipelki, kto ile razy wygrał w jaką grę i mamy tam chyba na 4 czy 5 osób, każdy ma swój kolor i tam zaznaczamy. Tak, no na 6. I zaznaczamy, kto wygrywa, oczywiście w większości to Zaku tylko wypełnia wszystkie okienka swoimi mipelkami, więc statystykę prowadzimy. Jeżeli chodzi o BGG, to też już mówiliśmy, że konto mamy, nie mamy aplikacji, na tym nie zapisujemy. A czy są jeszcze inne dedykowane apki? Ja ściągnąłem sobie, co prawda nie BGG Stats, tylko inną apkę, ale to może jej użyliśmy po 5 rozgrywkach, a później tak to rzuciliśmy wszystko i stwierdziliśmy, że nie, jakby zapisywanie tego na aplikacji to nie jest dla nas. Tak, nie jest to dla nas, więc tego nie robimy. Czy masz przyjemność z tego, jak ja cię leję w gry? No? Jeżeli chodzi o przyjemność z grania, ja zawsze mam przyjemność z grania, ponieważ jesteśmy dorosłymi ludźmi i gramy dla przyjemności, a nie dlatego, żeby wygrać. Oczywiście Zaku gra dlatego, żeby wygrać. Znaczy, no, nie wiem czemu tak mówisz, bo zawsze jak ja wygrywam, to pierwsze co? Fajna była gra? Nie, bo przegrałam. Nie, naprawdę ja jakby lubię grać w gry, więc sprawia mi to przyjemność, a to, że Zaku wygrywa, to muszę się z tym pogodzić. Jesteście typem kolekcjonerów, czy odsprzedajecie gry? Kolekcjonujemy. Zaku sprzedał tylko jedną z naszych gier i to chyba po namowie, tak naprawdę, żeby ją sprzedać. Po namowie oczywiście tej osoby, która chciała kupić. Marta kupiła od nas Tiletum, tak. I mówię, i to Tiletum to była jedna, jedyna gra, którą sprzedałem. Następne pytanie. Czy liczycie komponenty po iluś tam grach? Nie. Nie liczymy komponentów po iluś tam grach. Jeżeli okazuje się, że jakiegoś elementu nie mamy, to przetrząsujemy cały dom, sprawdzamy pod kanapami, we wszystkich szufladach, gdzie tylko możemy mieć, na różnych półeczkach, półkach. Jeżeli tego nie ma, no to po prostu klęczymy i płaczemy przed wydawcami, żeby nam dosłali komponenty, jeżeli jest taka opcja. Tak. Płaczemy wtedy wydawcy, czy nam mogą dosłać tą jedną brakującą lisią faktorię do Ruta, bo nie mamy, nie? Jaki procent gier mamy zakoszulkowanych?
Możemy nie mówić o procentach, tylko możemy mówić o sztukach, nie? Z 5 gier, które są zakoszulkowane. Na pewno Nemesis, Ahoy, Root. I chyba... Niektóre talie do tyranców na pewno są. Tak, właśnie. I wydaje mi się, że kupowałem jeszcze jakąś grę używaną, która też od razu była zakoszulkowana. Vast na pewno był. Tak, Vast jest zakoszulkowany, ale reszty gier chyba nie mamy. Coś tam jeszcze mieliśmy. Ile mamy gier w kolekcji? Nie liczyliśmy. Policzyłem dzisiaj gry z półki wstydu, ale chyba na pierwszym Q&A albo na drugim Q&A liczyliśmy i od tego momentu, mówię, nie pamiętam, czy to było, nie wiem, 250, 300, 350 pudełek. Nie pamiętam, ile to było, ale od tego czasu, od tego pierwszego Q&A to doszło, nie wiem, no między 50 a 100 gier. Tak? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Jesteście typami completionist, czy wolicie mieć więcej gier bez dodatków? No i to jest chyba też kwestia, jak było kiedyś, a jak jest teraz, nie? No kiedyś musieliśmy mieć gry z dodatkami, żeby tego było dużo, żebyśmy mieli opcje na różnych graczy i w ogóle. A teraz raczej kupujemy podstawki i jeżeli ogramy podstawkę i stwierdzimy, że czegoś nam brakuje, albo potrzebujemy kolejnego gracza, no to wtedy dokupujemy dodatki. No, nie rzucamy się w tym momencie tak na dodatki jak kiedyś. Nie, aż tak nie. Aczkolwiek do Pagana chcę kupić od razu wszystko z dodatkami. No, także znowu przeczymy sami sobie. Ale okej, także już spokojnie godzinka nagrywania jest. Także myślę, że to by było wszystko. Chyba przez prawie wszystkie te pytania zdążyliśmy przejść. Także to było Q&A. Kolejne Q&A kiedy będzie? Możliwe, że za kolejnego tysiaka, co? Jak 5 koła nam styknie? Myślę, że tak. A do tego czasu będzie dużo, dużo innych filmów. Będą mi właśnie topki, będą gry dla dzieci. Także na pewno nie będziecie się nudzić i szybko nam minie ten czas do kolejnego Q&A. Tak. No i co? A tymczasem Borem Lasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy Wam za aż taką ilość pytań, jaką nam zadaliście. Z chęcią na nie odpowiadaliśmy, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie nam w komentarzach. Lajkujcie ten film, udostępniajcie i subskrybujcie nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z naszymi filmami. A tymczasem kończymy. Bardzo Wam dziękujemy i na razie. Na razie, cześć.